mamy takie też ładne kalendarze adwentowe, ale ja już wam mówiłam, że u mnie kalendarza adwentowego nie będzie. Tu jakieś coś, nie wiem, czy to doniczki. Nie wiem, nie chce mi się zaglądać do środków, słuchajcie, bo nie mam też za bardzo czasu, bo na mnie czekają u Krzysia. To mi się podoba, 12 funtów, ta choineczka tu biała. Let it snow, miałam kiedyś taki ten obrazek świecący. To mi się podoba, lubię rzeczy w takim stylu właśnie. Tutaj coś mi się odbija w lusterku fajnego, ha, ale fajna słowa. Wow, ja nie lubię słów, ale wow. No fajna. Śliczna. Czekajcie, ile ta słówka? Boże, jakie to mam cenę zobaczyć? 8. 8 taka słówka, no nie mało. Nie mało, a jak wiemy, to to jest tylko i wyłącznie na okres zimowy. Nie ukrywajmy. Takie pióra, bardzo ładne te ozdoby. Naprawdę powiem wam, że poduszka 8 pounds. No ja bym poczęła dwie, a nie jedną. To też ładne, też by mi pasowało w sypialni z jakimś fajnym szklanym czymś i to właśnie tak jakoś ładnie ułożyć na tym. Dalej, tutaj mamy jeszcze też w srebrze, też fajnie. Tu mamy doniczki, nie, świeczki. O, doniczki. Powiedziała, co wiedziała. O, poprotka, ale to nie taka, co chciałam. Tak wygląda, tutaj mamy też świeczuszki. Kwiatki, no ale niekoniecznie takie, co ja bym chciała. To mi się podoba. To mi się podoba, ale już tych świeczników u mnie może już też styka. Tu jakieś kwiatki. No też po 8, czyli też trochę dużo. Powiem wam, że te ozdoby to oni tak trochę przesadzają, naprawdę. Zaufajcie mi, to nie powinno tyle kosztować, kurczę. To też fajne, gdyby były na różowych tych. Poduchy, tu jakieś takie pojemniki. Tu, co dalej? Ramki, rameczki, tu takie o, wiszące jakieś fajne. Fajne, na kilka zdjęć na raz. Tu coś mamy, jakieś zniżki. Fajnie to wygląda. Oto, ale zadyszka. Best day ever, happily and day live happily ever after, best day ever. No takie, nie wiem co to w sumie mam przedstawiać, ale jest teraz po 3 funty. Czy to się otwiera? To się chyba slide me out. Czyli co? A, to się wyciąga. Dobra, kumam chyba. To się wyciąga. A, no i tam chyba coś można włożyć? Nie wiem. Szczerze nie wiem po co miałam. Wedding dress. Aha, jakieś te... Dobra, nieważne. Kwiatki po 6 funtów. Nawet spoko, ale za małe, jak dla mnie. Tu fajne te rzeczy. Tu fajny kwiatek, 25 funtów. Czekajcie, tu fajne poduchy, takie o, i taka różowa, to fajne też, po 12. Takie poduchy by mi się przydały. O, tu są chyba mniejsze, czy co to jest? Czekajcie, czy to jest mniejsza taka poduszka? Tak. Ale czederska. Czekajcie, gdzie mam to położyć, żeby... No niestety, muszę tu. 12 funtów, słuchajcie. 12 minus 20%. No, nie mało, nie mało. Naprawdę, oszaleli troszeczkę z tymi cenami, ale poducha fajna. Identyczne były, słuchajcie, po 6 funtów chyba, albo po 7 funtów, czy po 8 w... Nie wiem, jak to wsadzić, żeby nie wypadło, słuchajcie, ona się rusza, ona żyje. Ale fajne, podoba mi się właśnie taki rodzaj poduch, taka z białą, albo taka z białą z szarą, albo szary właśnie do mnie na sofę. Tak, zdecydowanie tak. Ten koc też fajny, ale też pewnie drogi, 25. Tu jest już coś fajnego, też widzę. Tu takie fajne psiaki, zadycha do podtrzymywania drzwi, ale też fajna ozdoba. Też to fajnie może wyglądać. Ale tu widzę fajny koc i ten mi się też podoba, ale to już wiem, że drogie. Skoro ten kosztuje 18, ten taki zwyklak, 18, no to sprawdźmy mimo wszystko, 45. No to już fajniejszy, uwierzcie mi, że fajniejszy znajdziecie w Primarku. To już wam mówię. Tutaj też szare, bardzo fajne. Także no jest trochę tego. Tutaj jeszcze ramki pominęłam z wami. I pojemniki, takie rameczki. Czarne i złote. Ładne. Idźmy dalej. Tu jakieś zabawki, zabaweczki. No to nas to nie interere. Fajna pościel. Też poduchy. Tu jeszcze koce. Tu jeszcze w różu. Tutaj mamy w różu. Też różne. I takie coś. Kocyki. To nie dla mnie. Tu co mamy? Takie coś. No to też nie dla mnie. Tu coś mamy. Ładna pościel. Dwie dyszki. No
No i dalej idziemy. Takie piękne gadżety. O, takie. No, powiem, że naprawdę, jeżeli chodzi o UK, to chyba to jest jedyny kraj, kurczę, gdzie naprawdę można niewielkim kosztem po prostu udekorować sobie cały dom, całe mieszkanie, co tylko chcecie, naprawdę niewielkim kosztem ogólnie. Mi po prostu jest szkoda, to nie tak, że wiecie, że coś jest ze mną nie tego, ale mi jest szkoda, bo ja lubię zmieniać te rzeczy, więc ja nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby mieć coś, wiecie, na długo, bo zmieniam. Ta poduszka mi się na przykład podoba. No i taką już bym sobie sprawiła, nie oddaję wam tutaj koloru. Cena tej poduszki to 8 funtów, spoko. Spoko jak na 8 funtów. Takie dwie musiałabym mieć. Tu jakieś literki. Też fajna sprawa. Aga Vlogs bym musiała mieć. A V. Jedna literka kosztuje 5 funtów. Ale fajne, mogłabym mieć. A Vlogs. Ale. A V to by tak nie współgrało ładnie. Tu jeszcze dla chłopców jakieś. No ale ostatnio pokazywałam Gracjanowi takiego Fortnite'a, to nie chciał. Także coś mu się odwidziało, słuchajcie. Tu w różu oczywiście unikorny. Wciąż na topie. To fajnie wygląda. Co to jest? Olivia's Room. Serio? No. Ale czekajcie, co to jest takiego? To mnie zaintrygowało. Muszę to wyjąć, żeby wam to móc też pokazać. Rekumam, to jest takie lusterko, że jak... Nie lusterko, znaczy lustrzane odbicie i tam w środku są światełka, ale daje to efekt takiego 3D. Fajna sprawa. Fajnie może wyglądać to gdzieś tam w jakimś miejscu. Tu nic nie dla mnie, tu też nie dla mnie. Nie moje kolory, tu nie moje kolory, tu jakieś dinozaury. Szklanki na latte. Ale ja chciałam te z podwójnym dnem, na pewno. Więc ja będę się na nie na pewno gdzieś tam czaić. Tu na hot doga fajne te miseczki. Na chipsy, fajna sprawa. Bardzo ładne, tylko nie w niebieskim. No i co? No i zobaczcie, ile tego jest. Trochę się to pozmieniało, dawno tu nie byłam. Kubki są na przykład. Zaraz stukę. Hers. Takie różne słoiczki. Do przytrzymywania też czegoś fajnie. Fajny szary kolor tu. Tutaj taki miętowy. No, jest trochę tego, muszę wam powiedzieć. Trochę tego jest. Cat food, też fajna sprawa. Nie będzie się patrzeć, słuchajcie, dawno tu nie byłam. No, widzę, że się rozszerzyło trochę. O, mamy te takie fajne pojemniki. Tu mamy fajne na to, super. To mi się podoba bardziej niż chyba ten mój, słuchajcie. Wow. Superowy jest. Ile on kosztuje? 14 tylko. No genialne. Tylko mi jest za mały, ale jest genialny. Laundry. Kurde, świetny. A tutaj mamy taki z separatorem na ciemne i na jasne. Ale to mi się podoba i nie jest drogie. 14 funtów, słuchajcie. Zobaczcie, jaki kozak. Bardzo ładny. I szary też fajnie by u mnie wyglądał. Świetny jest. Superowy. Bardzo mi się podoba. No ale co bym teraz miała zrobić z moim? Te koszyczki też świetna sprawa, bo można sobie, po ile one są, 8 też się opłaca. I można sobie w nie fajnie wstawić rzeczy, które macie w łazience, po to, żeby łatwiej czyścić później łazienkę ewentualnie. Ale ten koszyczek mi się spodobał. No, muszę wam powiedzieć, że tak. Że tak. O, ja powinnam sobie kupić to na papier. To jest po ile? Po 12 jest ten taki marmurkowy. Jakbym miała brać to marmurkowe. Kurde, że ja już kupiłam to moje. No bez sensu, żebym teraz zmieniała. O, stado ręczników. Stado jakichś stojaczków. Kurde, ale to mi się podoba. On mi się podoba bardzo. Dlatego, że jest bardzo zgrabny. No i się zamyka. Jest świetny. Tylko, nie wiem czy u mnie... Tylko, że wiecie, spowodowałoby to, że szybciej bym po prostu stawiała pranie, a nie zbierała tak długo. Cztery dyszki, taki ten o. Wbijam, ja wam polecam patrzeć za tym, bo są dużo, dużo tańsze. No i co? Ja zaraz będę popitala, słuchajcie, bo kurczę, na mnie czekają. Ja już tak idę i dość nie mogę. Ale ten mi się podoba. Pasowałby. No i hej, hej, słuchajcie, byłam w Waldiku. Chcę wam tylko pokazać, nie wiem jak. Kupiłam Kwasiowi na urodziny takie coś.
I jest to nic innego jak coś do robienia, słuchajcie, kawy, którą możecie zabrać ze sobą, no, gdzieś, gdzie jedziecie. Także myślę, że to jest fajna opcja, słuchajcie. Możecie ją zabrać ze sobą w tym właśnie kubku, mieści ona 450 ml. Ma też timer, także polecam. Dwie dyszki w Aldiku dla kawoszy takich jak ja czy Krzysio. Naprawdę myślę, że super sprawa. Zobaczymy, czy się ucieszy. No i hejo, hejo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dzień tygodnia, środę. Środa jest to, słuchajcie, ostatni dzień mój wolny od pracy. Jutro już do pracy. Ale powiem Wam, że wyjątkowo odczułam te wolne, bardzo odczułam te wolne, także naprawdę super. Pogodę mamy przepiękną, dlatego też postanowiłam, słuchajcie, że włączę Wam kamerkę i za chwilę Wam pokażę. Będę szła tutaj takim skrótem, naszym skrótem, czyli od naszego domu do Azdy, bo jak widzicie, właśnie byłam w Azdzie. Idę właśnie z torbą, z zakupami. I powiem Wam, że nie jest to proste, nie jest to proste nagrywać, kurczę, i z tą torbą, gdyż jest ona ciężka, ale muszę Wam pokazać po prostu, jak wygląda tutaj jesień, dlatego, że to jest po prostu coś pięknego. Teraz jeszcze świeci słońce, nie wiem, zaraz zobaczymy, jak będę musiała, za chwilę będzie to wszystko za mną, to co jest przede mną. Co dzisiaj z nowości, może Wam pokażę później, bo to musi być trochę się ściemnić, żeby Wam pokazać. Zakupiłam LEDy w takiej maksie, takie, które możecie umieścić gdziekolwiek. Jesień widać za mną, przepiękną zresztą, pełno liści, słuchajcie, takich złotych, czerwonych, pomarańczowych. Sztos, patrzcie, cudownie, a tu sobie płynie, rzeczka, super to wygląda. Więc zamocowałam sobie, słuchajcie, przymocowałam te LEDy do łóżka, tak pod łóżkiem. I to są LEDy, które na przykład ustawiacie na 20 sekund. Jest opcja chyba 60 sekund. Jest włączenie i jest wyłączenie. No i chodzi o to, że ma ono czujnik, znaczy te LEDy mają czujnik, że jak wstajecie z łóżka, czy się kładziecie, czy przechodzicie, one się włączają na ten właśnie czas, który sobie ustawicie. Także bardzo fajna sprawa i bardzo ładnie one wyglądają u mnie w sypialni. O dziwo. Ale zobaczcie, jak pięknie, ślicznie. Dzisiaj będę też robić jeszcze raz, słuchajcie, te torty i omlety. Jeszcze nie macie tego na kanale. To będzie chyba bodajże w jutrzejszym czy pojutrzejszym filmie. Dokładnie nie wiem, ale chyba jeszcze nie, bo się go nie edytowałam, więc jeszcze nie tak szybko. Natomiast na pewno ten przepis będzie przed tym filmem, a w tym filmie, w tym odcinku Wam pokażę... Odcinku? Mówię jako serialu, ale pokażę Wam po prostu jeszcze inną opcję, na przykład z kurczakiem zamiast z kiełbasą. Ojojoj, pan chory albo pijany. Albo dwa w jednym. Albo bezdomny. No nie fajnie. No, właśnie pięknie. Zresztą się zakrywam tutaj tą rzeczkę. I to jeszcze z drugiej strony Wam pokażę. Nie wiem nawet, czy co widać i czy widać, dlatego że bardzo, bardzo razi mnie słońce. No, także jest pogoda rewelacyjna. Ja za chwilę będę kończyć, dlatego że już mi usycha ta dłoń, ręka. Dziś Krzysia urodziny. Dzisiaj mamy 16, także Krzysieńku, jak mnie oglądasz, to wszystkiego, najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, słodyczy, dużo seksu, dużo kasy i dużo powodzenia. No, dobra, takie prywatne życzenia poleciały. No i co? My byliśmy u niego co prawda wczoraj, jeżeli chodzi o urodziny. Także urodzinowo już odwiedziliśmy go wczoraj. Czekajcie, teraz ktoś rozjedzie. Także dzisiaj też wpadł do nas, ale dzisiaj niestety nigdzie nie wybywaliśmy, dlatego że po pierwsze dzieci spały, jak on przyjechał, a po drugie ja się też z rana niezbyt fajnie czułam, bo wczoraj jednak trochę powinkowałam, a poza tym padało. Teraz jest taka piękna pogoda, zobaczcie. Na to za mną. Cud mi orzeszki. No, także raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Krzysia. Możecie oczywiście składać na dole życzenia. To mu przekażę. Będzie mu bardzo miło. No. Także to na to. To by było na tyle. Ja już kończę, bo jestem już pod domem, a boli mnie bardzo ręka. Także odzywam się do Was z domu. Pokażę Wam, co zakupiłam w Aździe. No i hej, hej, czekajcie, tylko przymknę tutaj te drzwi, gdyż prześwituje światło, bo już widzę.
O, teraz będzie okidoki, ale mnie boli dzisiaj głowa, wam powiem. Zmiana ciśnienia, temperatury i nie wiem co jeszcze. Ale jest taka piękna pogoda, zresztą pokazałam wam, to nie wiem co widać, bo ja nie widziałam nic, tak mnie słońce raziło. Ale jest cudownie na dworze teraz. Ja wam pokażę co zakupiłam. Nie jest tych rzeczy dużo i to są zwykłe takie domowe sprawy. Jajka muszą być. Tak jak powiedziałam wam, będę robić za chwilę jeszcze tą tortę omleta przekładanego i kupiłam tutaj właśnie coś do tego omleta, więc jajka też mi potrzebne. Chleb, to jest ulubione, oliwki. Zakupiłam sobie, tak, kupiłam wam też, tak, zaraz dam, poczekasz? No to dobrze. Zakupiłam chusteczki, nie było ładniejszej szaty graficznej, więc wzięłam w miarę różowawą. Co to? Jest? Mokra karma? Kotaką wzięłam, akurat z mamą rozmawiałam przez telefon, mama mówi, że Pusiowi dają tą galaretkę i że uwielbia i jakoś mi tak skłoniło, żeby też im wziąło i nałoży. Nałóż mi, kochanie, wyjdź mi tą jedną. Daj mi jedną na połówkę, albo dwie, albo jedną, zacznijmy przez jedną. Więc wzięłam na razie w saszetkach frankfurterki, porówki, tam ją jedliśmy. Tam, do tego niebieskiego jednego. Zakupiłam oczywiście te Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel, także kawcie. Dalej Perfect Fit, tą samą co Mokra, bardzo one to lubią, więc tą karmę wzięłam. Była teraz właśnie po 3,50, ona normalnie, bo tu jest coś około 6. 5,5. Dokładnie, no mówię, coś około 6. Dalej zakupiłam warzywa Vegetable Soup Mix. Miks do zupy zrobię taką po prostu antyrosołową, taką chickenową. Dalej, nie anty, ala, powiedziałam anty, antychickenową, ala chickenową. Szczypiorek, w końcu ten co właśnie miał być. Wzięłam dzieciaczkom banany, bo owoc zawsze jakiś jest, jak jest to jest dobrze. Język mi się dzisiaj coś połącza. Chusteczki mokre, które można spuszczać w toalecie, więc fajna sprawa do łazienki. Gracjanowi kupiłam, gdyż on nie chce takich tych tortilli, jak my będziemy jadły, więc ja mu wzięłam po prostu jeszcze kurczaka. I dopiero teraz zajrzałam, że chyba nie wiem, czy mamy jakąś szynkę. Chyba reszta kiełbasy została, więc też nie wiem, jak zrobimy my sobie. Mam nadzieję, że wystarczy. Start! Go! Lala oczywiście czeka, aż Daisy się naje, nie? Tak, taka jest hierarchia. Także tikka, chicken breast tikka dla Gracjana, pomidorki, no bo pomidorki muszą być na tej tortilli i kupiłam kurczaka, poza tym, że na zupę, to co zostanie będzie do upieczenia i będzie następny obiad ziemniaczki z pieczonym kurczakiem, nóżkami. No, także to są wszystkie moje zakupy, ale jest cudowna pogoda, wam muszę powiedzieć. Trochę zaczęłam żałować, ale tylko trochę, że nie pojechaliśmy z Krzysiem, bo wiem, że dzień byłby zaczepisty i spędzilibyśmy ładnie, no i fajne zdjęcia, bo teraz się tak przepięknie przepogodziło, wypogodziło, aczkolwiek nie wiem, czy tylko tu, bo tam widzę bardzo szare chmury, więc nie wiem, ale tu jest cudownie, natomiast a z drugiej strony nie żałuję, no bo coś zrobię w domu. I wieszaki, i zakupiłam jeszcze wieszaki, bo potrzebuję wieszaki. Kurczak. Także co, to są wszystkie moje zakupy, bluzka, jakby ktoś pytał, Shein. Bluzka z Shein, wszystkie linki będziecie mieli oczywiście w opisie pod filmem. Pamiętajcie o zniżce na hasło AGA015, macie 15% zniżki. No, ona trochę wygląda jakby była taka policyjna. Ja nie wiem, dlaczego mi się tak kojarzy z jakimś czymś policyjnym, nie wiem skąd. Taka antyterrorystyczna. No. Dobra, to co, biorę się za torti omleta przekładańca i co? I pokażę wam, czym go przełożę, jak go zrobię. Znowu od podstaw, bo użyjemy sobie innych trochę składników, dlatego wam też pokażę tą drugą wersję. Zobaczymy, czy Krecjanowi zasmakuje przede wszystkim. Także odzywam się do was niebawem. Anio.